Wszystkie materiały i informacje w tym filmie są prawdą historyczną i teraźniejszą. Wieczorem szczekanie psów na parośli, a myśmy tak na wskroś, to z kilometr dobry może był. Ojciec chciał iść zobaczyć, co tam u stryjostwa się dzieje. No i skoro świt, ojciec pobiegł tam przez pola i co zobaczył, to mamie opowiedział. No to cała rodzina, wszystko pomordowana. Dziecko w kołysce, nóż w piersi wbity. Ukraińcy mordowali bezlitośnie. Cześć, witam was bardzo serdecznie. W polskich mediach, no także tych społecznościowych, trwa militarystyczna gorączka, debata. No i generalnie spekulacje to takie i to takie. Wszelkie redakcje wszelkiego typu, nawet te zwaśnione, prześcigają się w podżeganiu do konfliktu zbrojnego pomiędzy Polską, Ukrainą a Rosją. Można śmiało powiedzieć, że tutaj nie ma żadnych granic głupoty i zbydlęcenia, byleby tylko jak najbardziej zohydzić znienawidzoną Rosję, znienawidzonego Putina i tak dalej. Więc rozprawkę na ten temat zacznijmy. No cóż, zachowanie polskich polityków, którzy już dawno porzucili wszelkie granice przyzwoitości, jest równie obrzmiałe. Minister Błaszczak z dumą ogłosił, że to będzie wysyłać na Ukrainę broń. Jak obwieścił jeden z jego urzędników, będzie to między innymi amunicja defensywna. Jako że ludność nie znała do tej pory takiego rodzaju amunicji, prawdopodobnie jest to innowacyjny wynalazek naszych tuzów z PiSu. To jednak niestety nie wszystko. Kilka dni temu polski Sejm przyjął uchwałę podjudzającą do wojny i dalszej agresji NATO na wschodzie. Niemal jednogłośnie. Tylko jeden poseł, Grzegorz Braun, miał sobie na tyle przyzwoitości i cywilnej odwagi, aby się sprzeciwić temu szaleństwu. Bo to jest czyste szaleństwo. Szaleństwo czystej próby. Po pierwsze, dlatego, że z ową Rosją, która w oczach nadwiślańskich polityków i wysługujących się im dziennikarzom urasta do roli tworu zgoła demonicznego. Nie mamy obecnie żadnego realnego pola konfliktu. Nie toczymy sporów granicznych na terenie naszych państw. Nie ma waśni narodowościowych ani religijnych, które obligowałyby którąś ze stron do interwencji. Nie walczymy o strefy wpływów, bo Polska już do strefy rosyjskiej nie należy, a własne jako państwo zależne nie posiada. Nie dzielą nas także kwestie gospodarcze, bo Polska zerwała de facto stosunki gospodarcze z Rosją. Z Rosją, z którą nie mamy realnie konfliktu żadnego, mamy walczyć w obronie Ukrainy, z którą pól konfliktu jest dla odmiany co niemiara. Przypomnę tylko najważniejsze. Poważne siły polityczne, w tym parlamentarne na Ukrainie, wysuwają roszczenia terytorialne wobec Polski. Nic dziwnego, skoro są one wprost spadkobiercami zbrodniczej ideologii OUN-UPA, która zresztą na Ukrainie jest gloryfikowana przez oficjalne czynniki państwowe. Bohaterami narodowymi Ukrainy są dzisiaj mordercy, ludobójcy, na których rękach spoczywa krew setek tysięcy pomordowanych w lwiej części Polaków. Choć sprawy historyczne nie powinny rzutować na teraźniejszości, państwowy kult UPA, OUN, uprawiany przez oficjalne czynniki państwowe na Ukrainie, jest niemożliwą do przezwyciężenia przeszkodą w naszych relacjach. To jednak nie wszystko. Ukraina jest państwem bandyckim, które stosuje terror wobec zamieszkujących własne terytorium mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Jest to jednocześnie państwo niepoważne, które szantażem i polityką faktów dokonanych usiłuje wymusić na sąsiadach koncesje gospodarcze i polityczne. Przykładem jest ostatnia blokada transportów kolejowych z Chin do Polski, stanowiąca bezczelną próbę wymuszenia na nas ustępstw w zakresie polityki transportowej, a to zaledwie część problemów w relacjach z tym państwem.
To wychodzi na to, że na wojnie z potencjalnie przyjaznym, a obecnie niezaangażowanym sąsiadem mamy walczyć ramię w ramię z sąsiadem jawnie wrogim i potencjalnie niebezpiecznym. Mamy to czynić w imię interesu własnego, bo takowego w owej wojnie tak naprawdę nie mamy, lecz w imię interesu naszych sojuszników, anglosasów. To jest sojusz specyficzny, w którym Waszyngton i jego europejski podwykonawca Londyn, rozgrywając swoje geopolityczne szachy, gotowi są walczyć z Rosją do ostatniego żołnierza. Konkretnie to do ostatniego polskiego żołnierza. Ten scenariusz świetnie sprawdził się już w 1939 roku, gdy skierowanie militarnie machiny niemieckie przeciwko Polsce kupiło anglosasom kilkanaście bezcennych miesięcy. Do tego tanim kosztem, bo w zamian za kilka patetycznych słów i mglistych obietnic, jako że nie wyciągnęliśmy z tych wydarzeń właściwych wniosków, być może już wkrótce czekać nas będzie ich powtórka.